Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na wykładzie w ramach Akademii Młodych Serc Politechniki Opolskiej. Nazywam się Edyta Majorczyk i jestem pracownikiem Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. A co zaskakujące, z wykształcenia jestem mikrobiologiem, natomiast swoją pracę doktorską realizowałam w zakresie immunogenetyki. Zatem takie obszary nauki jak genetyka, immunologia i wirusologia są mi bardzo bliskie. Dlatego też pozwoliłam sobie zaproponować Państwu w tematyce swojego wykładu omawianie pewnego wirusa. Wirusa, którego nazwałam oswojonym wrogiem, który nas niestety nadal gryzie. Dlaczego oswojony? Dlatego, że poznany niespełna rok temu wirus SARS-CoV-2 stał się dla nas już bardzo znany. Dlaczego nadal gryzie? Dlatego, że pandemia ciągle rozprzestrzenia się na całym świecie. Zatem proszę Państwa, ciągle jest tak, że wirusy są w natarciu. I oto on, nasz wróg czy przyjaciel? Chyba wróg. Wirus SARS-CoV-2, zwany również nowym koronawirusem. Oswojony, bo wszyscy wiemy, jak wygląda. Większość z nas wie, jak radzić sobie, by zapobiegać zakażeniom, a mimo to ciągle na świecie rodzą się nowe przypadki zakażeń tym koronawirusem. Dlaczego jest w natarciu i dlaczego nas ciągle gryzie? Dlatego, że spowodował już ponad 40 milionów zakażeń, a mniej więcej 1 200 000 osób zmarło wskutek zakażenia na wirusa SARS-CoV-2. Proszę Państwa, myślę, że należałoby rozpocząć od tego, czym generalnie są wirusy. Na świecie oprócz organizmów wyższych występują również drobnoustroje. Do nich zaliczamy bakterie, grzyby, a także cząstki zakaźne, które nie są organizmami żywymi. Tutaj mówimy o prionach i właśnie o wirusach. Wirusy z języka łacińskiego to trucizna bądź jad. Nie są organizmami żywymi, bo nie mają zdolności do oddychania, trawienia, spożywania pokarmów, namnażania. Jedyna zdolność namnażania to zdolność w naszych żywych komórkach. Wirusy zdolne są do infekowania wszystkich organizmów żywych. Jako bakteriofagi infekują bakterie. Jako wirusy infekują organizmy wyższe. Zbudowane są z tak zwanego kapsydu białkowego, czyli otoczki, oraz materiału genetycznego. Ile jest na świecie wirusów, tego nikt nie policzył. Natomiast pewne jest to, że każdy organizm ma około 20 wirusów, które zdolne są go zakażać. W przypadku człowieka wirusów jest nawet więcej. Są one dla nas korzystne i mówimy o tak zwanym fizjologicznym wiriomie, czyli elemencie naszego mikrobiomu. Natomiast, co jest dla nas bardzo niekorzystne, wirusy są zdolne do wywoływania nawet kilkudziesięciu chorób człowieka. Przedstawiam Państwu przykładowe choroby człowieka wywołane przez wirusy. Te z dalekiego świata, z dalekiej Afryki, takie jak gorączki krwotoczne, ebola, denga. Z dalekiego świata pochodzi również żółta febra. Zapewne każdy z Państwa słyszał o wirusie ludzkiego niedoboru odporności, czyli HIV. Myślę, że nieliczni słyszeli o wirusie SARS, który atakował Azjatów na początku 2000 lat. A te popularniejsze, z którymi spotkał się praktycznie każdy z nas, to grypa, odra, wirus ospy wiecznej, herpes simplex, czyli wirus opryszczki, a także wirusy zapalenia wątroby typu A, typu B, typu C, czy nawet wirus ludzkiego brodawczaka, czyli HPV. Zapewne słyszeliście Państwo także o wirusie ospy czarnej, czy też ospy prawdziwej.
Na tym przeźroczu został on skreślony. A dlaczego? Dlatego, że to jest jedyna choroba wirusowa i jedyny wirus, z którym do tej pory ludzkości udało się, którego ludzkości udało się zwalczyć. Natomiast ciągle borykamy się z problemami chorób wywołanych przez inne wirusy. Gorączka krwotoczna eboli powoduje śmiertelność nawet do 90%. Ospa prawdziwa zabijała nawet połowę zakażonych. Słynna grypa hiszpańska, która zaatakowała nas swoją epidemią na początku XX wieku, przynosiła śmiertelność około 5%. Odra to zaledwie śmiertelność 2 promili. Grypa sezonowa zabija tylko nielicznych, którzy nią się zakazili, bo około 1 osoby na 1000. Natomiast najbardziej śmiertelną wirusową chorobą człowieka jest wścieklizna. Jeżeli dojdzie do zakażenia tym wirusem, to przy braku odpowiedniej reakcji ze strony służb medycznych umiera 100% osób zakażonych. Choroby wirusowe, proszę Państwa, dotyczą przede wszystkim dwóch układów człowieka. W przypadku wirusów mówimy o tak zwanym trofizmie, czyli ich preferencjach do wnikania do konkretnych komórek naszego organizmu. Większość wirusów wywołujących ludzkie choroby lubi atakować komórki układu oddechowego i układu pokarmowego. Jeżeli chodzi o układ pokarmowy, to myślę, że wielu z Państwa słyszało o zakażeniach rotawirusem, czyli tak zwanej popularnej grypie jelitowej czy też żołądkowej. Myślę, że zapewne większość z Państwa słyszała również o zakażeniach układu oddechowego. Tutaj mówimy chociażby o popularnej sezonowej grypie. Natomiast warto pamiętać o tym, że wirusy są zdolne do zaatakowania praktycznie każdej tkanki naszego organizmu, a niestety nawet sprzyjają rozwojowi niektórych nowotworów. Jeżeli chodzi o nowotwory, to takim naczelnym przykładem jest wirus ludzkiego brodawczaka i ewentualnie wywołany przez niego nowotwór szyjki macicy. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że większość infekcji wirusowych, które atakują nasz organizm, jest samowyleczalna. Bez interwencji farmakologicznej, bez interwencji lekarskiej, choroby te z naszego organizmu znikają. A dlaczego? Dlatego, że nasz układ odporności ma komórki zdolne do zabijania wirusów. Są to przede wszystkim komórki zwane NK, czyli komórki naturalnie cytotoksyczne, które bez uprzedniej aktywacji niszczą komórki zaatakowane przez wirusy. Szczęściem naszej populacji jest to, że większość infekcji wirusowych potrafimy wyleczyć. Mówi się o tym, że po prostu choroby wirusowe należy wygrzać, wyleżeć, odpocząć. Natomiast, proszę Państwa, zdarzają się sytuacje, kiedy spotykają nas choroby wirusowe, które prowadzą do zdecydowanie cięższych objawów. No i to bohater ostatnich miesięcy. Wirus SARS-CoV-2. Jego nazwa z języka angielskiego właśnie Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, czyli SARS-CoV-2. Natomiast choroba, którą wywołuje, z języka angielskiego została nazwana COVID-19. Popularnie wirusa nazywamy nowym koronawirusem.
A zatem czym są te koronawirusy? W przypadku wirusów, jak i pozostałych organizmów żywych, mamy do czynienia z różnymi rodzinami. I między tymi rodzinami różnice są zarówno w budowie, jak i w funkcji. SARS-CoV-2 należy do jednej z takich rodzin wirusowych. Ona z języka łacińskiego określana jest mianem koronawirusów. A dlaczego? Dlatego, że wirusy te w swojej budowie i w swojej strukturze pod mikroskopem wyglądają, jakby były zaopatrzone w koronę. Nie przypomina to złotej królewskiej korony, a raczej koronę cierniową. Jednak niemniej pierwszym badaczom tej grupy wirusów skojarzyło się to z koroną, dlatego też ta bardzo ciekawa nazwa. Rodzina koronawirusów, proszę Państwa, to 7 przedstawicieli. 4 tak zwanych tradycyjnych, o bardzo dziwnych, symbolicznych nazwach. I 3 nowe, o których większość z nas zapewne już słyszała. SARS, MERS i SARS-CoV-2. Jak Państwu wspominałam, nazwa tej grupy wirusów wynika z ich specyficznej budowy i obecności korony na kapsydzie białkowym. Z punktu widzenia epidemii, z punktu widzenia mikrobiologii istotne jest to, że materiałem genetycznym koronawirusów jest kwas rybonukleinowy, czyli RNA. Proszę Państwa, oczywiście jest tak, że większość świata żywego swoją informację genetyczną ma wprowadzoną w postaci DNA, o którym zapewne również Państwo wiecie. Natomiast specyfika tej grupy wirusów i obecność nieco innego pod względem chemicznym kwasu nukleinowego powoduje następującą sytuację. Wirusy takie z takim materiałem genetycznym bardzo chętnie mutują. Zmieniają się właściwie bardzo szybko, stąd też w mediach często docierają do nas informacje o tym, że odkryto nową, zmutowaną wersję wirusa. Na szczęście wydaje się, że teraz wirus zmutował w taką stronę, że jest on nieco mniej zjadliwy, ale jego potencjał mutowania absolutnie się nie zmienił. Jaki to ma wpływ na poradzenie sobie ludzkości z tym wirusem? Pewnie większość z Państwa szczepiła się na zwykłą sezonową grypę. Na zwykłą sezonową grypę musimy szczepić się corocznie. A dlaczego nie raz w życiu, a co roku? Dlatego, że co roku w naszym środowisku pojawia się nowa wersja wirusa grypy. Właśnie nowa, zmutowana wersja, którą Światowa Organizacja Zdrowia poznaje mniej więcej w czerwcu. Dopiero wtedy zaczynają się produkcje szczepionki, która będzie skuteczna w danym sezonie grypowym. Jak będzie ze szczepionką na SARS-CoV-2? Najprawdopodobniej dość podobnie. To znaczy, szczepionka zostanie przygotowana, a wirus mutując będzie się spod jej ochrony wymykał. Ważne jest również to, że wirusy, koronawirusy mają duże genomy. Duży genom, proszę Państwa, to duży potencjał do pojawienia się mutacji. Zatem wirus, ten, który był w chińskim Wuhan, ten, który tak dramatycznie atakował Hiszpanię i ten, który jest teraz u nas, to najprawdopodobniej pod względem serologicznym i genetycznym nieco odmienne szczepy. Wrócę do tych tradycyjnych koronawirusów o tych dziwnych, bardzo naukowych, symbolicznych nazwach. Pewnie do ubiegłego roku niewielu z Państwa o koronawirusach słyszało, a proszę zwrócić uwagę na to, że te 4 tradycyjne koronawirusy towarzyszą nam od bardzo dawna i wywołują około 30% łagodnych infekcji układu oddechowego. Czyli proszę Państwa,
Mniej więcej 1/3 zwykłych przeziębień wywoływana jest przez koronawirusy. W niektórych sezonach nawet 70% infekcji to infekcje wywołane przez koronawirusy. Zatem z koronawirusami spotykamy się od wielu lat, ale świetnie sobie z nimi radzimy, bo przeziębienie to chwilowy dyskomfort. Domowe metody leczenia przeziębienia: miód, cytryna, duże ilości witaminy C, czosnek, i pewnie macie Państwo wiele takich domowych metod i po kilku dniach z przeziębienia się leczymy. Natomiast w rodzinie koronawirusów poza tymi tradycyjnymi w XXI wieku pojawiły się 3 nowe gatunki. A skąd one się wzięły? Źródeł takiej adaptacji jest wskazywanych kilka. Właśnie możliwość generowania dużej ilości mutacji powoduje to, że człowieka zaczęły te nowe koronawirusy atakować. Pierwszy z nich pojawił się w roku 2002. Na szczęście już w 2003 jego epidemia została wygaszona. Uzyskał nazwę SARS. Przyniósł około 8 tysięcy przypadków i około 800 osób na SARS zmarło. Skąd wziął się SARS? Podejrzanym w wyprodukowaniu, w cudzysłowie, tego wirusa są nietoperze. 10 lat później w Azji pojawił się, w krajach arabskich pojawił się kolejny koronawirus. Nazywa się on MERS. Towarzyszy nam już mniej więcej od 8 lat. Ciągle pojawiają się nowe przypadki. Do tej pory zidentyfikowało ich około 2500. Natomiast jest on zdecydowanie bardziej zjadliwy od swojego poprzednika i przynosi śmiertelność 35%. Skąd MERS? Najprawdopodobniej jest to wirus, który wytwarzony został w organizmach wielbłądów i następnie przeniósł się na człowieka. No i od grudnia 2019 roku towarzyszy nam trzeci z tej nowej grupy koronawirusów, SARS-CoV-2. Pojawił się w chińskiej prowincji Wuhan i tam przyniósł około 80 tysięcy przypadków. Natomiast obecnie na całym świecie zidentyfikowano już ponad 46 milionów przypadków. W naszym kraju około 500 000. Jego śmiertelność to mniej więcej 2,5%. Przy czym zapewne Państwo wiecie, że umierają przede wszystkim osoby obarczone tak zwanymi chorobami współistniejącymi. A skąd mamy SARS-CoV-2? Tutaj podejrzanymi zwierzętami były nietoperze, a także tak zwane pangoliny, czyli łuskowce. Zwierzęta żyjące w Azji, ssaki, w których być może wirus zmutował i właśnie został przeniesiony na człowieka. Epidemia SARS-CoV-2 trwa od grudnia i kilka miesięcy temu Światowa Organizacja Zdrowia określiła ją mianem pandemii, czyli choroby, która występuje na całym świecie. I teraz, proszę Państwa, nasz bohater w zbliżeniu. Kształt ma kulisty, co zresztą na wielu obrazkach udało się Państwu zobaczyć. Zbudowany jest z zaledwie 4 białek,
i ma duży genom, o czym zresztą już wspominałam. Absolutna informacja czysto medyczna, że do naszych komórek wnika on z wykorzystaniem receptora, który nazywa się AC2. Pod względem chemicznym jest to enzym o nazwie konwertaza angiotensyny. Być może nazwa jest tu nieistotna, skrót receptora jest również nieistotny, ale ważne jest to, że ten receptor występuje przede wszystkim na komórkach naszego układu odporności, stąd naszego układu oddechowego. Stąd też wirus najczęściej atakuje nasz układ oddechowy. Pozytywne jest to, że z wirusem daje się walczyć. To znaczy, póki co biedak sobie mutuje i mutuje, ale nie zmutował się na tyle, by uzyskać odporność na środki dezynfekujące. Więc ciągle dezynfekcja z wykorzystaniem na przykład preparatów opartych na alkoholu przynosi pozytywne efekty. Co jeszcze go zabija? Wysoka temperatura. Liczyliśmy na to, że latem, kiedy będzie cieplej, wirus zniknie tak jak znika sezonowa grypa. Rzeczywiście zakażeń było zdecydowanie mniej niż teraz jesienią, niemniej jednak te wyższe temperatury nie pozwoliły nam zniszczyć wirusa. Ale podgrzewanie w domu na przykład produktów żywnościowych powoduje stuprocentowe wyeliminowanie wirusa. Stąd też już teraz Państwu podpowiem, że w czasie epidemii nie zaleca się spożywania surowych produktów, takich jak owoce i warzywa. To, co nas kiedyś interesowało, to pytanie, jak długo wirus przeżywa na powierzchniach. Może minuty, może godziny, może kilka dni. Wyniki badań naukowych są niestety bardzo różne, ale wydaje się, że przyniesione do domu zakupy nie muszą trafiać na kwarantannę na tydzień i wydają się być na tyle bezpieczne, że można spokojnie zakupy rozpakować i z nich korzystać. Niemniej jednak prawda jest taka, że wirus potrafi poza organizmami żywymi troszkę czasu przeżyć. Jak się zakażamy? Zakażamy się zgodnie z trofizmem wirusa i jego potencjałem, czyli głównie przenosi się on drogą kropelkową. Czyli kichanie, kaszel, mówienie, kiedy to drobinki płynu przenoszą się z człowieka na człowieka. I właśnie to jest dla nas bezpieczne w cudzysłowie, że wirus przenosi się wyłącznie z człowieka na człowieka. To znaczy, nie możemy zakazić się od zwierząt domowych. Nie możemy zakazić naszych zwierząt domowych, chociaż jest słynny piesek na Wyspach Brytyjskich, który wirusem SARS-CoV-2 się zakaził. Średnio, proszę Państwa, jedna osoba zakażona jest zdolna do zarażenia kolejnych dwóch osób. Chociaż, jeżeli przebywamy w zamkniętym, niewietrzonym pomieszczeniu, to rzeczywiście po takim dłuższym kontakcie 15-minutowym zakażone mogą być wszystkie osoby, które były w bliskim kontakcie z osobą zakażoną. Kto jest zakażony? Nie tylko ten, kto ewentualnie kaszle i ma duszności, czy też gorączkę. Niestety zakażać nas mogą również osoby, które jeszcze nie ujawniły objawów choroby, a nawet osoby, które nigdy objawów choroby nie wykażą. Dobra wiadomość płynąca z badań naukowych jest taka, że bezobjawowcy zakażają ewentualnie tylko 3-4 dni. Osoby skąpoobjawowe około tygodnia, a 10 dni potencjał zakażenia wykazują osoby, które dość intensywne objawy SARS-CoV-2 ujawniły.
A jakież to są objawy? Zakładam, że większość z Państwa te objawy zna nawet lepiej ode mnie, bo w mediach wiele się o nich mówi. Słynny, specyficzny objaw w postaci utraty części zmysłów, czyli węchu i smaku. Proszę Państwa, ten objaw pojawia się mniej więcej u 7% zakażonych SARS-CoV-2, ale rzeczywiście jest taki, na który zwracamy uwagę. Pozostałe objawy, na które zwracamy uwagę, to gorączka, czyli temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, a także objawy ze strony układu oddechowego, kaszel, suchy, trudności w oddychaniu, duszności. Z racji tego, że właśnie te objawy pojawiły się w przypadku choroby COVID-19, w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia zaczęło zwracać uwagę na to, by u osób potencjalnie zakażonych badać saturację, czyli co? Wysycenie naszej krwi tlenem. W warunkach prawidłowych powinno ono wynosić około 97-98 stopni. Natomiast sygnał alarmowy jest taki, poniżej 94. Jak każda choroba wirusowa, także SARS-CoV-2 niesie za sobą potencjał objawów określanych jako objawy bardzo niespecyficzne, czyli zmęczenie, znużenie, utrata apetytu, osłabienie, a także takie objawy jak na przykład dyskomfort pokarmowy, czyli do objawów SARS-CoV-2 możemy również zaliczyć na przykład nudności i biegunkę. Czy zdarza się katar? Tak. W części przypadków może zdarzyć się katar, tak zwany katar lejący, czyli taki płaczący nos. Czy może zdarzyć się ból gardła? Absolutnie tak, u części pacjentów zdarza się ból gardła. Ale te najbardziej nadrzędne objawy, które pojawiają się u większości pacjentów, to gorączka, zmęczenie, suchy kaszel, trudności w oddychaniu, no i oczywiście nie zapominamy o utracie węchu i smaku. Spotykamy się z osobą zakażoną, przebywamy z nią w bliskim kontakcie powyżej 15 minut i kiedy możemy spodziewać się objawów? Najczęściej po 2-4 dniach do 6, rzadziej do 14. Już teraz nasza kwarantanna jest skracana z 14 dni do 10, a zatem zakłada się, że po 10 dniach bez objawów nie doszło u nas do zakażenia. Zakaziliśmy się koronawirusem. Pewnie jeszcze 3 miesiące temu nie znaliście Państwo nikogo, albo nieliczni z Państwa znali osobę zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Teraz wśród naszych znajomych spotykamy osoby, które chorobę przeszły, są tak zwanymi ozdrowieńcami i myślę, że możemy zbierać od nich te informacje. Oczywiście ostrzegam, izolujemy się i nie spotykamy się na kawach po to, by o chorobie porozmawiać. Czego możemy się dowiedzieć od tych osób? Że dokuczliwa była utrata węchu i smaku, że bardzo nieprzyjemna była gorączka, którą trudno było zbić stosowaniem standardowych leków. Niemniej jednak mniej więcej 4/5 z naszych chorych ma łagodny przebieg choroby. Tylko u nielicznych ten przebieg jest na tyle ciężki, że doprowadza do śmierci. Przypomnę, że uznaje się, że na SARS-CoV-2 umiera mniej więcej 2% zarażonych. Natomiast po drugiej stronie barykady jest to, że część naszych chorych przechodzi zakażenie w sposób bezobjawowy. To najczęściej dotyczy
dzieci. U kogo natomiast ryzyko wystąpienia ciężkich objawów choroby jest największe? U osób, które mają problemy ze swoją odpornością, czyli niedobory odporności. Osłabiony układ odpornościowy mają osoby starsze, więc niestety ryzyko po 70 roku życia jest nieco większe, a także osoby obarczone różnymi chorobami. Wymieniłam tu Państwu kilka z nich. Są to choroby serca, płuc, nerek, a także cukrzyca i nowotwory. Ciężki przebieg SARS mogą mieć pacjenci po przeszczepach, po zabiegach chirurgicznych, gdzie organizm jest osłabiony i wymaga stosownej regeneracji, a także osoby niedożywione. Choroba przebiega albo łagodnie, albo ciężko, ale generalnie większość pacjentów udaje się wyleczyć. W jaki sposób? Taki tradycyjny dla wirusów, czyli z wykorzystaniem układu odporności, tak zwanego samowyleczenia. Natomiast oczywiście wspomaganie farmakoterapią jest stosowane. Jakie? Przede wszystkim objawowe. Masz gorączkę? Weź lek przeciwgorączkowy. W przypadku żadnej z chorób wirusowych nie poleca się stosowania antybiotyków, więc nie możecie Państwo liczyć, że Wasz lekarz POZ antybiotyki Wam przepisze. Bolą mięśnie? Weź lek przeciwbólowy. Masz kaszel? Weź syrop. Ale oczywiście cały świat szuka takich leków, które będą niszczyły właśnie wirusa. Ostatnio w mediach było głośno o leku amantadyna. On stosowany jest w leczeniu grypy i wydaje się wykazywać pewnego rodzaju skuteczność także w ograniczeniu objawów COVID-19. Duży potencjał w terapii ma osocze ozdrowieńców, czyli wprowadzanie do organizmów osób chorych wyprodukowanych przez kogoś innego przeciwciał. Poza farmakoterapią stosuje się oczywiście tlenoterapię, ale to już w warunkach szpitalnych. No i niestety często ostateczną metodą terapii jest stosowanie respiratorów. Zatem proszę Państwa, liczymy na to, że skoro chorobę póki co trudno jest wyleczyć, to może uda się na nią zaszczepić. Tysiące osób pracują nad tym, by szczepionka się pojawiła. Chińczycy być może już ją mają. W Stanach Zjednoczonych być może niedługo się pojawi, ale WHO mówi o tym, że nie możemy liczyć na to, że szczepionka będzie wcześniej niż za około 6 miesięcy, a myślę, że ten czas będzie zdecydowanie dłuższy. Co zatem, proszę Państwa, nam pozostaje? Póki co w walce z COVID-19 pozostaje nam tylko chronić się przed zakażeniem. Wspomagają nas w tym rozwiązania prawne, czyli chociażby obostrzenia wprowadzone w życie publiczne. Natomiast żadne obostrzenia nie pomogą, jeżeli my nie będziemy zdyscyplinowani. I co robić, by zapobiegać wirusowi SARS-CoV-2? Doskonale wiemy o tym, że niezbędne jest regularne i dokładne dezynfekowanie rąk. A tutaj macie Państwo przedstawione nasze ręce, zarówno od strony grzbietowej, i od strony wewnętrznej, gdzie na zielono zaznaczono miejsca, które są najczęściej pomijane przez Państwa w czasie mycia, czyli opuszki palców, czyli kciuk, przestrzenie między palcami. Zatem jeszcze raz przypominam, ręce myjemy dokładnie. Tutaj możecie Państwo korzystać z
Z doświadczeń Państwa wnuków, bo jeżeli chodzą do przedszkola, szkoły, to doskonale wiedzą, jak rączki należy myć i myślę, że dzieci robią to absolutnie dokładnie i absolutnie w sposób zdyscyplinowany. Co poza myciem rąk? Izolacja. Izolacja, czyli unikamy dużych zbiorowisk, a jeżeli już mamy konieczność kontaktu z osobami, to zachowujemy dwumetrowe odstępy. A poza tym oczywiście w przypadku braku możliwości zastosowania odstępów zakrywamy usta i nos. I jeszcze jedna ważna rzecz. Często jak nosimy maseczki, to dotykamy okolic swojej twarzy. Badania naukowe pokazują, że mniej więcej 27 razy na godzinę dotykamy swojej twarzy. Ja się bardzo dzisiaj kontrolowałam i mam nadzieję, że nie dotknęłam jej ani razu. Natomiast jeżeli robię to nieświadomie, to zakładam, że okolice ust, nosa i oczu cały czas są przeze mnie dotykane, czego powinniśmy unikać. Co jeszcze? Nie jedzmy mięsa i nabiału. Unikajmy kontaktu z dzikimi zwierzętami, więc jeżeli Państwo jesteście na spacerze z psem w parku, to proszę nie podchodzić do pangolinów. Dbajcie o higienę miejsc, w których przygotowujecie swoje posiłki, a także, co jest w obecnym czasie niezwykle ważne, warto zaszczepić się przeciwko sezonowej grypie. Warto, ale wszyscy wiemy, że szczepionek na rynku prawie nie ma. Zatem cóż można zrobić? Spożywać wzmacniacze odporności, takie jak witamina C, imbir, czosnek, suplementy diety? Nie, proszę Państwa. Wzmacniacze odporności, naszej odporności nie podnoszą i w żadnych badaniach naukowych nie wykazano ich skuteczności wzmacniającej układ odporności. Na pewno jednak układ odporności zmniejszają następujące używki: papierosy, alkohol, narkotyki. Więc żeby zapewnić dobre funkcjonowanie naszego układu odporności i go wzmocnić, unikajmy palenia, picia alkoholu i brania narkotyków. Co jeszcze zróbmy? Wysypiajmy się. Prawidłowo się odżywiajmy. To znaczy dostarczajmy do naszego organizmu wszystkie niezbędne składniki, duże ilości makro i mikroelementów oraz witamin, a także, żeby zabezpieczyć dobre funkcjonowanie organizmu, warto spożywać sporo białek. No i jeden z najbardziej uznanych naukowo wzmacniaczy odporności, czyli aktywność fizyczna. Ograniczają nam wyjścia z domu, a ruszać się trzeba, bo aktywność fizyczna podnosi naszą odporność. Czyli jeszcze raz, dobrze się odżywiajmy, nie spożywajmy alkoholu, wysypiajmy się, uprawiajmy aktywność fizyczną, zachowujmy odstępy, izolujmy się, dezynfekujmy ręce, a wtedy być może unikniemy zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Czy za chwilę pandemia minie? Nikt tego nie wie. Czy za chwilę będzie szczepionka? Nikt tego nie wie. Co przyniesie przyszłość? Jeżeli chodzi o epidemię SARS-CoV-2, nikt tego nie wie. Natomiast jeżeli Państwo będziecie mieli potrzebę dowiedzenia się czegoś o wirusie, nie tylko z mediów, a być może również ode mnie, zapraszam do kontaktu na podany adres mailowy e.majorczyk@po.edu.pl. Wspomagajmy się w tym czasie wiedzą, wspomagajmy się naszym doświadczeniem, a przede wszystkim starajmy się uniknąć zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Życzę Państwu zatem zdrowia, a przede wszystkim
odporności. Dziękuję za uwagę.